Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Zed i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Way Drifta na moim kanale. Moi drodzy, tak, dzisiaj kolejny odcinek z Way Drifta, zagramy sobie, zaraz zobaczycie kim, ale teraz wejdźmy sobie jeszcze do menu, zobaczyć jakie są promocje, co się zmieniło i tak dalej, i tak dalej. Okej, jesteśmy w menu, mam 10 tysięcy prawie już zarobionych tutaj tych monet, za które można kupywać sobie bohaterów i tak dalej. No i moi drodzy, ostatnio kupiłem Sonę, mam zamiar przetestować dzisiaj Sonę na dzisiejszym odcinku. Zapewne tak się stanie, więc jeszcze to oczywiście zobaczymy. No i moi drodzy, mamy tutaj też bardzo fajne zestawy. Podoba mi się ten Mundo, chciałem go kupić, ale przemyślałem i po chwili się zastanowiłem, przecież ja nie gram Mundo. Ja w ogóle nie gram na topie, ani gdzieś tam w dżungli, czy nawet na midzie, jak zwał, zależy gdzie gracie tym Mundo. Natomiast ja po prostu w ogóle nie gram w dżungli, ani nigdzie na takich pozycjach. Natomiast dlatego postanowiłem, że raczej tego kupować nie będę. Ale powiem wam szczerze, że to jest naprawdę bardzo fajny skin. Okej, odbierzmy sobie w takim razie, moi drodzy, jeszcze tutaj tutaj Alistar, oczywiście, że nie. Odbierzmy sobie nagrody, tak, nagrody trzeba odebrać. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Oj, nie, ja nie chcę robić tej misji. Ja chciałem tylko odebrać nagrody. Czekajcie, aha, bo ja mam tutaj niestety jeszcze te samouczki do zrobienia, których jeszcze niestety nie zrobiłem. Natomiast myślę, że to za niedługo zrobię. Dobra, odbierzmy sobie tutaj te jeszcze wyzwania. Dobra, czy my możemy odebrać te wyzwanie? Dobra, patrzcie, ej ludzie, patrzcie ile tego mamy, kurde, dużo. Zaraz będziemy mogli otworzyć, o 15 level już nawet nabiłem, nice. Podoba mi się to, dobra, 15 level, moi drodzy, już mamy. 15 level to już jest całkiem wysoko, bo tak do 10, no to wiadomo, że jeszcze coś tam sobie gramy, ale tak jakby niekoniecznie, no bo jednak okej, mamy skrzyneczkę. Dobra, widzimy się, moi drodzy, na rankedzie. Ja w tym momencie mam złoto, złoto 4 mianowicie mam. No i zobaczymy, czy uda nam się wygrać z Soną. Myślę, że raczej się nie uda, tak szczerze wam powiem, bo jednak Sona nie wydaje mi się, żeby to była jakaś najlepsza postać na Waydrifcie. No ale spróbujemy, zobaczymy, może się uda. Dobra, trzeba przepić śmietanką 30. Kto lubi też pić śmietankę 30, ten niech napisze w komentarzu. No i widzimy się już za chwilę. No niestety, moi drodzy, nie udało mi się zagrać Soną z tego względu, że po prostu nie kupiłem Sony. Trochę to może się wydawać dziwne i śmieszne, ale tak, nie kupiłem niestety Sony. Zagramy sobie Blitzcrankiem, zobaczymy co to będzie. Już dawno Blitzem, prawda, nie grałem. W ogóle miałem jakąś taką kilkudniową przerwę ze względu na to, że miałem trochę kolokwiów. Dlatego nawet na YouTube'a nic nie wrzucałem, bo naprawdę była taka dosyć napięta sytuacja, że tak powiem, na studiach. No ale już jest chyba wszystko opanowane. No i teraz tak, moi drodzy, będę grał raczej Blitzcrankiem, bo chciałbym ten mecz wygrać. Bo jak najbardziej brakuje mi już troszeczkę do tego Golda 3. Już go gdzieś prawie tam nabiłem, ale trochę spadłem, przegrałem gry i tak dalej, i tak dalej. Teraz wracam z nową krwią i mam nadzieję, prawda, że nam się tutaj uda wygrać. No, witam również w Wild Drifcie. Dobra, w takim razie, moi drodzy, ja zaczynam standardowo od butów. Wy już to gdzieś tam mogliście widzieć, że ja zawsze raczej te buty staram się kupić jak najszybciej na Blitzcranku. Najczęściej nawet jest to po prostu na pierwszym levelu. No chyba, że linia jest na tyle ciężka, że wolę kupić jakiś pancerz, bo to czasami też się zdarza. Natomiast raczej tutaj staram się, moi drodzy, kupować po prostu buta. Buta, który fajnie mnie gdzieś tam przyspiesza. W Wild Drifcie jest jeszcze ta fajna umiejętność, ta bierna, która pozwala ci troszeczkę siebie tam gdzieś tam przyspieszyć w niektórych sytuacjach. Dlatego to jest całkiem okej. Dobra, ja ją przyciągam na auto, na autoprzyciąganiu. Okej. Dobra, moi drodzy. Xin chyba nie zrobił. No nie zrobił, no to bardzo dobrze. Nie zrobił Blue, bo chciał pomóc nami, żebyśmy jej nie zabili. To bardzo fajnie, bo przerwaliśmy mu, zabraliśmy mu całkiem sporo czasu, więc teraz wydaje mi się, że Sim powinien być trochę gorszy. Dobra, czekajcie, moi drodzy. Trzeba to tutaj... Oj, złapała mnie niestety. Ciekawe, jak ona mnie tak złapała, jak ona mnie widziała. Dobra. No. Dawaj, Wayne. Dobrze, mamy Wayne. Okej. Okay. Udało się, moi drodzy, zgrabować całkiem spoko. Wydaje mi się, czy ja mogę zejść na mida, bo raczej na bocie nic nie zrobię. Ezreal już ma drugi level, więc on zapewne wziął już swój odskok, który będzie mi bardzo skutecznie przeszkadzał, żebym ja cokolwiek mógł tam zrobić. Oj. Dobra, mamy cię, koleżko.
Ach, dobra, uciekł nam. No ale go trochę tam obiliśmy, to też jest bardzo, bardzo ważne, bo nasza tutaj koleżanka Orianna nam idzie, będzie miała większą presję, więc jak najbardziej spoko. Na topa raczej nie będę podchodził, Wayne, chociaż czekajcie, czy ja na topa mógłbym w sumie podejść chyba? No niekoniecznie, bo Wayne nie chce się wrócić. Wayne raczej powinna wrócić, tak mi się wydaje. No ale dobra, Wayne nie chce się wrócić, no to ja tam podejdę w takim razie na tego bota, zobaczymy co będzie. Podejdę na bota, moi drodzy, no i spróbujemy znowu coś zabić, chociaż teraz będzie ciężej, bo im się fala pcha, więc nie będziemy mogli za bardzo tam podejść do tych minionów, wydaje mi się. Ale no zobaczymy zaraz, zobaczymy. Okej, okay. Czekajcie. Tak to nie złapie? Ach, dobra, nie udało się niestety złapać. Wydawało mi się, że jest jakaś taka mała szansa, że tam będzie jakaś szczelina, żebym złapał. Ale no niestety, nie udało się. Dobra, idę postawić wardzika, bo zaraz mogą nas tutaj gdzieś tam gankować. Oj, oj, oj. Ej, koleżko. Co ty, Wayne? No nie, niedobrze tutaj, Wayne. Oj, dobra, splashował, dobra. Okej, okay, czyli flash za flash jakby poleciał, nic się złego nie dzieje. Wydaje mi się, że mogłem to troszeczkę jednak lepiej zagrać. Natomiast no, wiecie, nie ma co aż tak się tutaj przejmować. Czekajcie, czy ja mogę na nią... Ja chyba mogę na nią pójść. Czekajcie. Okej, okay. No dawaj, Wayne, proszę cię, nie bój się. Aj, dobra, w tamtą stronę poszła. Trochę się nie spodziewałem, że pójdzie w tamtą stronę, ale dobra, ja muszę już definitywnie tutaj cofać. Nie ma co, żebym tutaj dłużej stał, bo to naprawdę nie ma żadnego sensu. Dobra, wziąłem to na siebie, ale... Oj, Wayne, trzeba cofać. Trzeba cofać, nie wolno tutaj dedać. Jeszcze na nami gramy i dedamy, to raczej nie jest najlepsza taktyka. Ajajajajaj, Wayne! Kurczę! Masakra trochę, no bo teraz bardzo dużo tracimy na tym. No i nic nie mamy, nic nie możemy też na tym zyskać. To też jest raczej bardzo, bardzo duży minus. No nie podoba mi się to, no ale co tutaj więcej, moi drodzy, możemy poradzić. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie teraz Zekę. Wydaje mi się, że Zekę powinno... Albo Zekę, czy to? Może to jednak? Dobra, weźmiemy jednak to, bo oni fajnie nas mogą obijać. Wydaje mi się, że tutaj bardziej pójście w takiego obronnego Blitzcranka będzie lepsze od takiego full ofensywnego, bo nie dość, że mamy Wayne, to zaraz oni nam będą uciekali. To wydaje mi się, że po prostu bardziej użyteczne będzie pójście pod obronę, żeby tą Wayne gdzieś tam bronić. A Zekę i tak się raczej nie będę w nich wbijał, bo mają bardzo, bardzo dobry disengage i taką rotację. Dlatego to jest raczej dla nas nieopłacalne, ale tutaj musimy... Okej, okay. Mhm. Dobra, podchodzę. No dawaj, dobrze, Orianna, ładnie. Teraz muszę cofnąć, bo Zed mnie goni. Oj, dobra, Zed nie trafił. No nie, no ja muszę cofnąć w tym momencie, definitywnie. Chociaż jakbym sobie to wziął. No nie, bo tutaj Malphite stepował chyba, czy tam przyszedł sobie. Przyszedł sobie, chociaż nie, no nie wiem, miał teleport, ale nie wiem czy użył. Natomiast nie mieliśmy po prostu Dariusa i niestety to była walka przegrana. Natomiast no nie wyszliśmy na niej aż tak bardzo źle, powiem wam szczerze, moi drodzy, bo... No Wayne jest nafidowana, mamy smoka, więc to jest jak najbardziej spoko. No natomiast mogło to na pewno wyjść troszeczkę lepiej. Nie powinniśmy się na pewno bić w którymś momencie, powinniśmy odpuścić, ale... No ale wiecie, jak już team się bił, no to ja już tam za dużo zrobić nie mogłem. Po prostu odpuściłem, bo wiem, że to by nic nie dało. Ach, kurczaczki, no niestety. Myślałem, że się go uda złapać. 10 sekund do łapki. Czy oni frizują? Oni nie mogą sfrizować. Ja nawet to zrobię tak, żeby oni nie mogli sfrizować, żebyśmy mogli jak najszybciej to dopuszować właśnie. Bo im szybciej to... O, nie wzięła kanona. Bo im szybciej to dopuszujemy, tym bardziej wie, że możemy im obić. Ajajajaj, niedobrze, to byłby raczej kill, albo dużo byśmy zadali. Ej, no co ty robisz, kolego? Dobra, szkoda, że ja nie mam many za bardzo. Dobra, pójdę po manę. Czekajcie, pójdę po manę szybko tutaj, bo nam się ta mana jak najbardziej tutaj powinna przydać, czekajcie. Oni się boją, grają bardzo defensywnie. Okej, mamy Xena. No nie wiem. Dobra. Okej, dobra, powinni ją mieć, super.
dobra. Tutaj trzeba iść bronić szybko, pomóc jej. Oj. Dobra, powinna ją... O, zabija jeszcze z Rala, Wayne, super. No i dobra, moi drodzy, to jest meczek jak najbardziej, bardzo dobrze nam idzie ten meczek. Wayne gra... No Wayne gra dobrze, powiem wam szczerze, no Wayne gra tutaj dobrze. Dobra. Pomogę jej szybko to zrobić, żeby mogła szybciej wrócić do bazy. Dobra, ja cofam, moi drodzy. No i okej. W takim razie, wydaje mi się, że jeżeli już wzięliśmy tutaj to, no to dobrym pomysłem na pewno będzie pójść gdzieś sobie zrołować troszeczkę. Na pewno pomóc Dariusowi by się przydało. Nie przydałoby. Darius miał 0-2, teraz ma 1-2. Okej, czyli jakoś się tam coś odrobił. Nie jest najgorzej. Natomiast Malphite jest trochę nafidowany i widzę, że Malphite idzie nam tutaj pod maga, co na pewno nie jest... Oj, muszę flashować, dobra. To było słabe trochę. O, przyciągnąłem go. Dobra, powinniśmy go mieć. Za bardzo nasi przeciwnicy tam wyszli do przodu. Malphite, trzeba uważać, żeby nam tutaj nie wleciał na... Dobra. Oj, niedobrze. Ach, mam je chyba. Dobra, mam nie, ale tutaj powinni tego Zeda sobie raczej z... Oj, ale ich ograł. Oj, myślałem, że to oczywiste, że on tam... No dobra, już go nie złapią raczej. Oj, ale go gonią, kurde. Dobra, No way! Dobrze. Okej, nie wyszło najgorzej, natomiast wydaje mi się, że tutaj, kurczę, za dużo troszeczkę zmarnowaliśmy na te gonienie tam pozostałych ludzi, bo ile, czekajcie, 10 sekund jest do Barona, przepraszam, do Dragona, więc powinniśmy się jak najbardziej teraz na tego Dragona udać, bo to będzie kolejny Dragon i to będzie Dragon górski, to będzie gór... Co tam nami robi? Aha, nami intuje już. Okej, nami intera. Okej. Ach, prawie chyba. No dobra, poszedł na tą stronę. Czyli przewidziałem dobrze, ale wykonanie miałem złe, żeby tego Ezreala gdzieś tam podrzucić. Dobra. Dobijemy sobie tutaj wieżyczkę. Na mida raczej nie ma co podchodzić, z tego co widzę. Pójdę Wayne'i bronić. Wydaje mi się, że dużo lepiej będzie bronienie Wayne'i, bo ona jest bardzo, bardzo nafidowana teraz. Sami zobaczcie, jakie ma naprawdę mega, mega dobre staty. No i po prostu będziemy grali wokół Wayne'i. Wydaje mi się, że to będzie po prostu free win. Tak obstawiam tą grę. Dobra, moi drodzy, podchodzimy sobie gdzieś tutaj. Nami Interę robi. Okej. I cyk, moje. Aj. Dobra. Ładnie to zagrał, wydaje mi się. Czekajcie. Dobra, splashował chyba, albo Co tam nami pisze? Co ona za głupoty pisze? Czekajcie, zaraz przeczytam, co ona pisze, bo jestem aż sam ciekawy teraz. Okej, dobra, jakieś głupoty, tak naprawdę totalne głupoty pisze. Oj. No, tutaj, tu... Dobra, dawajcie go. Okej, mamy go. Co ona pisze? O nie. O kurde. Dobra, nami tutaj ciśniemy namkę klamkę, dobra, moi drodzy. Dobra. Ojojoj. Dawaj, Darius. Ojojoj. Panie Dariusie, to było naprawdę dobre. Splashowałem, moi drodzy, tam, żeby dać mu tarczę, żeby on jakby mógł bardziej przeżyć. No i jak sami widzieliście, opłacało się to i wyszło naprawdę bardzo, bardzo spoko. W ogóle jako Oriana nafidowana na midzie. Kurde. No ładnie, ładnie, panie Oriano. Dobra. Zekę, ten mecz, szczerze, moi drodzy, jest już chyba wygrany, więc ja już raczej większej uwagi do zakupu itemków nie będę tutaj poświęcał, bo raczej się to po prostu nie opłaca, bo ten mecz wydaje się być wygrany, z tego względu, że no nami tutaj troluje, no co tutaj dużo mówić, nami tutaj jednak najlepszym graczem to nie jest. Dobra, i cyk, namka, klamka. I mamy ją, moi drodzy. No nie, to nami to powinni zbanować, bo kurczę, bo tak się nie gra, moi drodzy, że tutaj się specjalnie intuje. Okej, nami main jeszcze się okazuje, że to jest jakiś... Idę.
Dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest ten Zed? A, on sobie może wrócić aż tak do cienia. Nawet nie wiedziałem, że on może tak do Arki wrócić, bo specjalnie na niego czekałem. No okej, okay, ale Wayne jest fajnie tutaj fitnięta, ma 15 killi aż. Oj, nie, prawie się udało. Dobra, wydaje mi się, że teraz, moi drodzy, albo powinniśmy robić Barona, żeby jak najszybciej kończyć ten mecz, albo wziąć i się zapuszować na jakiejś konkretnej linii. Dobra, mamy ją, mamy klamkę. Ach, dobra. No to co, puszujemy mida chyba. Oj, dobra, to nie będzie dobre puszowanie mida. Oj, pomóż. Dobra, on mnie raczej nie zgasi. Dobra, on ma za mały DMG, bo on też nafidował chyba, tam widziałem. Jakie ma staty? 2-5, no to on mi nic tutaj kompletnie nie może zrobić. No ten mecz jest naprawdę, moi drodzy, wygrany, ale tak totalnie wygrany. No i fajnie w sumie, tylko szkoda, że ta Nami tam gdzieś tam aż tak mocno trollowała, bo wiadomo, chciałbym zagrać gdzieś tam jakiś równy meczyk, a nie że ktoś tam troluje, bo to też nie ma większego sensu. Natomiast wygrana to wygrana, fajnie, kolejne zwycięstwo do Golda, jak najbardziej. Ja się cieszę, ja nic nie mówię, że to jest coś złego, natomiast jednak wiecie, chciałbym, żeby te mecze były jak najbardziej wyrównane, bo wtedy na pewno też się troszeczkę ciekawiej to będzie oglądało, no też nie ma co ukrywać, prawda? Dobra, dawaj go. I cyk, podpalamy cieniasa. Dobra, moi drodzy, i dawaj, chodź. Ojojojo, nie. Co ja zrobiłem? Okej, okay. Mogłem to jednak ten. Dawaj. Auć. Dobra, patrzcie, moi drodzy, teraz jaki huczek. Dobra, nie udało się. Dobra, zabiła mnie. Ale okej, okay, moi drodzy, wygraliśmy ten mecz i jeszcze zobaczymy na statystyki, jakie tutaj były w tym meczu. No i moi drodzy, myślę, że odcinek wyszedł całkiem ok, ale powiedziałbym, że no jednak fajnie by było zobaczyć coś bardziej wyrównanego. Mamy A, więc jest jak najbardziej ok. Naucz się później, oczywiście teraz nie będziemy się tego uczyli. No i zobaczmy na wykres obrażeń. Wow, Wayne naprawdę sporo zadała. No, jest jak najbardziej ok. Dobra, moi drodzy, tak więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, no i cześć.